Hej, 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 witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Famous i dziś akurat nie Paladinsy, tylko The Escapist. Na Facebooku dałem ankietę, czy chcielibyście taką właśnie serię mini odskocznie od Paladins. Wyjaśniliście mnie, że tak, chcemy. No to tak, The Escapist, no to jest taka gra, z której musimy uciec z więzienia. Gierka jest od Team 17, studio odpowiedzialne za Wormsy, może kojarzycie. Tego DLC jeszcze nie mam. Tutaj tabele rankingowe jakieś, no ale to nieważne. W tej grze ogólnie chodzi o to, żeby uciec z więzienia, nie? Może zróbmy najpierw samouczek, żeby wam pokazać, na czym ta, jak ta w ogóle gra wygląda i polega. Uciekasz? Fajnie, dobrze, o to chodzi. Czas wypróbować ten plan. Wszystkie przygotowania i ciężka praca teraz przyniosą owoce. Ciekawe, czy banan, czy ananas. Do dzieła, do sterowania więźniem użyj klawiszy WASD. Dobrze, przejdź do swojego biurka i otwórz je za pomocą lewego przycisku myszy. Zbierz z biurka wszystkie przedmioty. Dobra, takim ja się jestem. Śrubokręt skarpeta. Okej. To sobie mogę przedstawić prawym przyciskiem, to już wiem, bo już trochę grałem. Tylko 9 godzin. No i możemy sobie wejść na biurko i odkręcić ten szyb. Lewym przyciskiem myszy. Oczywiście ja tu mam wszystko napisane. Wejdź do otwartego przewodu wentylacyjnego, klikając lewym przyciskiem myszy. Kurwa. Już Famous ma problemy. Tak, twoje łóżko. Nie, 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 ja chcę. Tak. I idziemy tak. Dobra. Idziemy sobie szybem wentylacyjnym. Tu są jacyś inni więźniowie. Znowu bierzemy i odkręcamy. Gierka jest nawet dość przyjemna i bardzo fajnego ma soundtracka. Co możecie to oczywiście zauważyć. Kona worka. O, zobaczymy, co ma Durden dla nas. Mydło możemy kupić. No i oczywiście mamy tu też system craftingu. Mamy zestaw skarpetkowy, który jest naszą bronią. Możemy bić więźniów jak coś. Naciśnij Space, czyli zmiana kursoru na czerwony, i możemy się bić. A, i mamy pobić tego pana strażnika, tak? I zabiłem go za 100, to znaczy ogłuszyłem. I teraz co? Zabawmy się w przebieranki. Teraz, okej. Okay. Mundur strażnika. I teraz wszystko mam otwarte. Okej. Wchodzimy tu. Mamy mocną łopatkę. No i sobie kopiemy. I teraz mamy żel betonowy kloc, więc podkopujemy się na górę. Wychodzimy i uciekamy. Fajne, fajne. No i tutaj mam pierwsze więzienie, które sobie rozegramy. I później mam też z DLC, które kupiłem na Czarny Piątek. W Czarnym Piątku. No i nawet fajnie, tylko że no ja się zatrzymałem tutaj, żeby sobie dużo nie spoilerować. Dobrze, wybierzmy sobie postać. Jakie dawno gameplaya nie nagrywałem, a tak fajnie mi się to nagrywa. Dobra, chcę nim być. Nazwijmy go Famous. I teraz najlepsza część zabawy, czyli ponazywajmy tutaj ludzi, którzy będą w tym więzieniu. Może zaczniemy od policjantów. Pani Nana. O, niech będzie. Nie zaakceptowało mi, tak? Pani Nana. Jak to działa? Nie nazywałem wcześniej, żeby sobie. A, pani z dużej. Szanujmy się. Pan, pani Nana. No dobrze, niech będzie. Tutaj damy sobie ruch. Tak. Tutaj damy sobie rookie. Tak? Nie. Dlaczego to? To jest właśnie głupie. Pani rookie. Aha, jak. Pan, pani rookie. Okej. Okay. Niech będzie. Tutaj damy. Człowiek bucket. Ja ogólnie współczuję każdemu, który trafi na niego. Człowiek. Aha, nie mogę już. Tutaj mi po prostu bucket.
Pan Bucket. Kto tu może być kolejnym? Na pewno czarnym będzie Jakubosek. Jakubosek. Tym starym może być Matinho, może kojarzycie. Tym dziadkiem będzie... Niech będzie Saint. Sainta. Nie, Saint. Nie zaakceptowała ta Saint. O Boże. Tutaj miał być Matinho. Dobrze. Tutaj miał być Jakubosek. Dobra. Julian. Tutaj damy... Kogo my byśmy tutaj mogli dać? Dajmy sobie Łukasza. Łukasz. Ten mógłby być... Kurde, teraz, żeby nikogo nie pominąć. To niech będzie tutaj Benshi. Bo czemu by nie? Tutaj damy Paladyna. Paladyn. Tego widza, tak. Kogo można byłoby tu jeszcze dać? Ludziska. Tutaj mamy Sainta, mamy panią Nanę, pani Ruki, pan Bucket. Kto tu mógłby jeszcze iść na policjanta? I teraz będę przez cały odcinek się zastanawiał i nic nie porobię. Dajmy. Dajmy tutaj Rambiego. Rambi. Dajmy sobie tutaj. Chwila, mamy tu. O, Gary. Gary będzie Prejasem. Tutaj będzie Mumin. Niech będzie Mumin. Może też kojarzycie. Dobra, mamy tak. Jakuboska, Łukasza, Benshiego, Paladyna, Redford. Redford mógłby być. Kim ty byś mógł być, mój przyjacielu? W ogóle sprawdzę, czy to się nagrywa. Tak, nagrywa się. Dobra. Teraz tak. Dobra. Damy tutaj Pumcie. Pumcie. Enter. Matinho William. No to tu będzie Tutu. Prea, Saint, pani Nana, pani Rookie, Bucket, Rambi i tu będzie Sadzik. Niech będzie Sadzik. Chyba nikogo nie pominąłem. Chyba nikogo nie pominąłem. Mamy wszystkich. Jakubosek, Łukasz, Benshi, Paladyn, Pumcia, pani Nana, Saint, Prea, Tutu, Matinho. Pani Ruki, Bucket, Rambi, Sadzik. Dobra, dajemy sobie start. No i jesteśmy w więzieniu. Famous, nasz drogi pensjonariuszu, witamy cię w Center Perks, najwygodniejszym w kraju więzieniu o obniżonym rygorze. W imieniu całego personelu życzymy ci szczęśliwego i relaksującego pobytu. Jeśli znudzi ci się bezpłatna telewizja kablowa, z dumą zaproponujemy inne ekscytujące atrakcje, jakie oferuje nasz ośrodek. Strażnik Davis. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co mamy tutaj. Jakieś podstawy, dobra. Którą mamy godzinę? Poranny apel, dobra. Na porannym apelu będzie informowane, kto będzie miał przeszukanie. Niebieskie, zielone. To są zielone wykrzykniki, to są właśnie misje, które możemy wykonać za pieniądze. Dobra, Muffinkę, weźmiemy Muffinkę. Tym imbecylom to chwila. Kurde. Dobra, wezmę to. Benshi i Łukasz. W pierwszym dniu Benshi i Łukasz mają rewizję. Saint, co ty masz do sprzedania? Dobrze, pałkę policyjną, ja nie wiem skąd ty ją wziąłeś. Fetyszysto cholerny. Łukasz ma coś do sprzedania. Krem do golenia, taśma klejąca. Ogólnie taśma klejąca jest spoko. Ale to później sobie użyjemy, jak będziemy chcieli uciekać. No i dobra, poranny apel już się prawie kończy. Tutu ma jakąś chyba robótkę dla mnie. Śniadanie jest, wtedy odwrócisz uwagę strażników. Dobra, możemy odwrócić uwagę strażników dla Tutusia.
No i tutaj pan Rambi sobie chodzi. Dobra. Idziemy. Na śniadanie. Może w następnych odcinkach pojawi się kamerka, nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja chcę śniadanko. Ja sobie usiądę. Dobra, kto ze mną tutaj? Pumcia ze mną usiadła, Prejas i tutu. No normalnie ławeczka, ławeczka Mordoru. Wiesz co, gąbka morska. Dla Paladyna, okej. Dobra. Nie ma sprawy. Co to za pomyje? Jakubosek, no wiadomo. Wyobraź sobie prawdziwy żarcie. Oczywiście dwa staruszki, Saint i Matinho, siedzą sobie razem, bo przecież ten sam rocznik. No, Prejas oczywiście nie dostał pączków z kiwi, już narzeka. Dobra, widelce. Weźmiemy sobie widelce, bo ja ogólnie wiem mniej więcej jak uciec, ale jeszcze tego nie próbowałem. To ktoś mi podpowiedział. Jak tu uciec, ale to sobie właśnie wypróbujemy za niedługo. Ale chcę troszeczkę pożyć w tym więzieniu, wiecie, zintegrować się tu ze wszystkimi i troszeczkę zarobić pieniążków. Oczywiście podpowiedzi mi na początku jakieś tam mi lecą. Tu jakiś pan, pani Ruki. O, dzień dobry. Ja sobie potrenuję na komputerkach, żeby mieć większą inteligencję. Dlaczego? Bo im mam większą inteligencję, tym mogę robić więcej przedmiotów. Widzicie? Tutaj jeszcze są z poprzedniego mojego save'a niektóre schematy. To po prostu uznajmy, że zdobyliśmy to teraz, tak? Dobra, ja się już trochę pouczyłem. Choć nie powinno to tak przechodzić na save'y. Dobra, kogo? A, tututa. Co ty tam tutoś masz? Gąbkę morską. O, to mi się przyda. Dobra, toaletę spuść. Dobra, spuściłem komuś toaletę. Ciastko. O, instrukcja do tworzenia przedmiotu. To się bardzo przydaje. Zobaczmy, co nam dropnie. Licha lopata. Okej, dobra. Da się zrobić. Staty mamy nie najlepsze. Dobra, prejas. Co ty tu masz? W swoim biurku. Folie i grzebienie nóż. Ja sobie to wezmę, bo będzie to fajna brońka na początek. Dobra. Ty paladyn tutaj sobie chodzi. Dobra. Kto tu się bije? Paladyn z tutu. No nieźle. Dobra. Ja zaraz sobie przeszukam tutu. Co ty tam masz? Luksusowy papier toaletowy. Przy sobie nie dziwi się. Dobra, kto jest. Dobra, Paladyn jest koło mnie. Dobra, Nana, spoko. Nie wnerwiaj się. Obiad. Pójdziemy sobie zaraz na. No teraz w sumie na obiad, żeby nie wkurzyć strażników. Tutaj mamy oczywiście rage. Tutaj mamy zmęczenie, życie. No i hajsiwko. Które się nawet trochę przydaje. Aha, miałem odwrócić na śniadanie, ale to jutro zrobimy. Zobaczmy, jaki mamy czas w ogóle. 13 minut. Myślę, że tak odcinki będą trwać do 20 minut. Jadłem lepiej, pumcia, no to spoko. O, Łukasz z Saintem pewnie tam obgadują jakieś sprawy ważne. Bałdzo, na przykład. Ten bucket, on ciągle pilnuje Jakubowska, to jest dziwne, nie? Dobra, stanowisko pracy. Właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, że my mamy pracę cały czas. Tylko jest. Chyba to nie będzie problemem zbytnio. No, nie chciałem tutaj wejść. Dobra. Okej. Jesteśmy w pralni, jesteśmy praczką, która musi po prostu prać. Ja sobie oczywiście z wygody to sobie wyrzucę. No i sobie pierzemy ubranka, żebyśmy chodzili czyści w jakimś tam standardzie, okej? Bo nie można chodzić brudnym. Dobra, to sobie wyrzucimy. Dobra, to są brudne. No i zaraz nam się zrobi norma. Oczywiście dostajemy za to pieniążki. Czemu ja tego nie mogę? To jest czyste? No, to jest czyste, to dlaczego mi tu nie chciało? Dziwne. Dobra, bierzemy sobie więcej. Aha, teraz tego nie mogę, dobra. Pyk.
No ej, no! You can, okej. Okay. Zabrał oczywiście mi ham ubranie, które wyrzuciłem specjalnie, żeby podnieść to, co jest w pralce. Pyk, pyk, dobra. Ogólnie, że ja się zgodziłem na gameplaye, to już jest coś. Choć planuję wrócić z gameplayami Paladin z ludziska. Dobra. Dobra. Normę wyrobiliśmy, ale ja chcę sobie to wszystko powyrzucać, więc zrobimy sobie troszeczkę więcej. Ale że się trzymam, kurde, takiego gameplayowego gadania, to już jest puk czump, nie? Aha, dobra. To już są wszystkie czyste. No i oczywiście, jak skończymy robotę, możemy sobie chodzić. Ty, Jakubasa, jak co ty tu kombinujesz? Kurde. Ktoś się bije! Kto tam się bije? Saint? Z kimś. Chyba na policjanta chciał napaść. Chyba na Rambie. Nie, na Pumcie, czekaj. Aha, Pumcia z Saintem. No nieźle, dobra. Biorę Pumcie. Dobra. Proszę. Do pracy. Co? Czas na ćwiczenia. Dobra, idziemy się trochę rozruszyć. Jak mówiłem, to będzie taki jeden z normalniejszych. Ała, nie bijcie mnie. Jeden z normalniejszych właśnie dni. Potrenujemy, trochę życia będziemy mieli. Matinie na bieżni. Będziesz na bieżni, Łukasz, Paladyn. Kurde. Jak to chyba są jakieś sportsmeny. Dobra. Na co się gapisz, Saint? Nawiązałem, spukuję. Boże, nie. Kto to powiedział, Łukasz czy Saint? Oh my god. Ja nie komentuję, nie? Ja nie komentuję, co tu się dzieje. Ogólnie, komu ja miałem dać tą gąbkę? Znaleźć gąbkę dla Paladyna, dobra. Paladyn. Paladyn? Tu. Nie, to jest Banshee. Tu jest Paladyn. Masz gąbkę. No i mamy 21 dolków więcej. O Boże, bio. Kto tu się bije? Jakubosek? Tak? Preja z Jakuboskiem, no nieźle. W sumie się trochę nie dziwię. No ale dobra, no pokonani. To zabiorę. I spłuczę wasze uniformy w kibelku. Cud, że się kibel nie zatkał. Zaraz będziemy mieli czas wolny. Więcej widelców sobie wezmę. Dobra, i usiądę sobie koło Paladyna. No i takie są ogólnie dni. Tu się zbytnio nic nie dzieje więcej. Więc dlatego proponuję szybko uciec. Bo zostałem, no ja wam tego nie mówiłem, ale ja zostałem skazany za wykorzystywanie bugów na turnieju. I ogólnie tutaj wszyscy też za to siedzą. Bo to jest najpopularniejsze przestępstwo. Dobra, weźmiemy sobie widelec i spróbujemy już się trochę. Sadzik, nic nie widziałeś. Przyznaj się. Dobra. No i sobie powoli kopiemy. Tylko żeby. Chłodno tu, prawda? No tak. Paladyn, tak. No trochę chłodno. Co? No. Strażnik Davis. Szkoda, że jego się nie da nazwać. Widelec już nie jest do użytku. Dobra, no to kopiemy drugim. Przestań, kurwa, sadzik. Co ty masz do mnie, człowieku? Ktoś tu się bawi w trolla, tutu, no. No, tutu, ja bym tak podejrzewał, że ty. Ja sobie tylko tutaj awczę, Ruki, jak coś. Nie? Baket! No co wy tak koło mnie chodzicie? Ja tu nic nie kombinuję. No co wam chodzi? Preja, idź se stąd. Kurwa! Przepraszam! Nie! No i widzicie, jak to się kończy. Nielegalne przedmioty zostaną mi odebrane. To chyba był Sadzik, bo Sadzik mnie tak lubił, że chodził koło mnie. No i ogólnie mamy jeszcze trochę widelców. Nie wiem, czy oni naprawili ten mur. Chyba nie.
Zobaczmy. Zobaczmy, czy oni naprawili ten mur. Ale kurde, że oni mnie od razu tak przełapali, nie? Nie, oni nie naprawili tego muru. Dobra, pokczamp. No tylko straciliśmy ten nożowidelec, czy jak to tam się nazywało. Dlaczego ja mam pomarańczowe? To pewnie od czegoś zależy, nie? Signed. I co stąd? Mm, 56%. O, ktoś się bije gdzieś. Pumcia z Matiniem. O kurde. To niezłe fajty. Dobra. Pumcia ma dwa przepychacze do rur. Okej. Nie pytam się po co. Po co ci tyle? Dobra, słuchajcie. Kto będzie miał rewizję? Zobaczmy. Kogo przyczepicie? Łukasz i Jakubosek. Ciekawe, co mają nielegalnego. No właśnie, dlaczego chcecie uciekać z tego miejsca? Poranny Apple. Okej, to sobie weźmiemy Banshee. O, podwójne takie samo zadanie. Gąbka morska. Spoko, załatwię. Ogólnie przepychacz się... oddaję to. Przepychacz się przydaje, jak wam się kibel zatka w środku nocy i tak, no. Problem jest, nie? Zobaczmy, co tu masz. Łom, latarka, taśma klejąca. Ogólnie ja sobie to kupię od ciebie, bo to jest przydatne. To nam się przyda później. Bez kurde kapy. Taśma klejąca, włożymy sobie ją do kibelka. No i pójdziemy spać. Pierwszy dzień nam już minął. Tak szybko. Ja sobie zobaczę... 21 minut. Dobra, do 25 dociągnijmy. I sobie zacznę drugi odcinek. Jak będziecie komentować, to nie... to nie zdziwcie się po prostu, że... nie odpowiadam na niektóre wasze komentarze, albo... no nie zapożyczam je. Bo będę to nagrywał po prostu masowo, nie? Proszę o ciszę, dobrze. Pani Ruki, dobra. Santi Łukasz, no coś z tym Łukaszem? Coś Łukasz musiał przeskrobać. Dobra. Ktoś załatwił się dostawą. Kto? Który? Dobra, Matinio ma mi coś do sprzedania. Ogólnie ja bym pobił kogoś tutaj. Mam jakieś zadanie na pobicie? Nie. A, dobra. Dobra. Dobra, ja teraz muszę uciekać. No ale trochę dolców zarobiłem. Dobra, idziemy na śniadanie. No uciekamy na śniadanie w sumie. Ja trochę ich rozścieczyłem. Co jest niedobrym? Choć dobre jednocześnie, bo zarobiłem troszeczkę pieniążków. Aha, wy sobie tak usiedliście. Dobra, to ja sobie idę tu. Kto ze... O, Prejas! O, dawno z Prejasem nie gadałem. Jadłem lepiej. No spoko. Zamknij się, głupku. Super. No, typowy Jakubosek. Czegoś w tym brakuje. No, zobaczymy. Dalej, ugryź sobie. Nie. Matinio, fuj. Jak mogłeś. Dobra, ja będę troszeczkę uskuteczniał ten planik. Aha, twój ekwipunek jest pełen, ale dlaczego? Dobra, wyrzucę ten przepychacz do rur. Nie wiem, po co on mi. Może, że to był pumci, dlatego sobie go wziąłem. Najgorsze, że tu ktoś może mnie podkablować, nie? Ile? 52%. I tak mi nieźle idzie. Dobra. Dobra. No ja ogólnie... tutaj chciałbym zakończyć sobie odcinek. Ja się tutaj położę, tak o. I to w sumie byłoby tyle. Pamiętaj o kciuku w górę, jak ci się podoba seria, komentarz, no i subskrypcję, jeśli jesteś nowy. Dobra, to ja się z wami żegnam, cześć, na razie, pa, pa, do następnego.